Problemy rozpoczęły się już w zeszłym tygodniu, wyjaśnia dyrektor stacji Marian Nowak. Weekend jakoś udało nam się przetrwać. Również pożyczaliśmy butle z tlenem od szpitali, ale szpitale mają te zapasy ograniczone, dlatego że oni korzystają z centralnych tlenowni, a ja niestety do tego dużego zbiornika podłączyć się nie mogę. Nie dostajemy tyle butli, ile zamawiamy. Z zamówionych 30 w piątek przyszło 10. Po prostu tlenu brakuje. Co się stanie, jeśli całkiem zabraknie tlenu przy większej liczbie zakażeń koronawirusem? No to będzie tragedia. Krótko mówiąc, pacjenci, szczególnie covidowi, tego tlenu wymagają bezwzględnie, mają duszność, mają obniżony poziom tlenu we krwi. Jeszcze przy szybkim transporcie może by się to jakoś udało, ale jeżeli karetki godzinami stoją przed szpitalami, to oni tam potrzebują do leczenia tego pacjenta tlen. I zdarza się tak, że musimy im ten tlen dowozić, bo w oczekiwaniu na przyjęcie kończy im się tlen. Z rozmów z kolegami wynika, że problem jest ogólnopolski. Po prostu przy takim zwiększonym zużyciu tlenu, u nas wzrosło ponad 10-krotnie, chyba już się kończą moce wytwórcze przedsiębiorstw, które ten tlen wytwarzają.